Generalnie tak. A jak mam ten ile nosi, trzymają się mojego przydomu. To znaczy, że co z nami jest nie tak? No tam jest pomysł. Przepraszam, ja się tu przewinę. Że jesteśmy chorzy. Tak, że jesteśmy chorzy. To nie tylko katar, ale czasami jest też tak, że... Na przykład kaszlemy. Boli nas głowa. I w ogóle, no jak nie to byśmy się położyli i w ogóle nie wstawali z łóżka. I wtedy jest tak, że jak zaczynamy chorować, to na przykład na takim stoliczku koło łóżka, słuchajcie, tylko góra chusteczek osmarkanych. Druga góra, słuchajcie, to są tabletki. A trzecia góra, to są kanapki, które mama w swojej wielkiej miłości przyniosła, żebyśmy nie musieli wstawać do rzeczy. A jak już jest naprawdę źle, to gdzie idziemy? Do lekarza. I lekarz nas słucha, zbada, mówi, jakie to tabletki musimy brać. I słuchajcie, chorować możemy na mnóstwo różnych rzeczy. Możemy mieć grypę. No już to przesadziłeś teraz. Nawet nie będę głośno mówił. Możemy mieć grypę. Możemy mieć ospę, odrę, albo świnkę. Można mieć mnóstwo różnych chorób. I z tymi chorobami, słuchajcie, idziemy do lekarza. Rodzice nas biorą do pana doktora, do pani doktor, czasami pielęgniarka nas gdzieś tam wspomaga. Słuchajcie, dzisiaj w Ewangelii było o takim chorym człowieku. Słyszeliście? Wiecie, jak on się nazywał? Ja też nie wiem, ale nic nie. To był, słuchajcie, sługa pewnego setnika. Bardzo się rozchorował. Tak bardzo, że już był umierający. Czyli w zasadzie już krzyżej po drogę, nic więcej. A co ów setnik robi? Idzie do lekarza? Nie. A do kogo idzie? Do Jezusa. No powinien iść do lekarza, nie? Powinien iść wezwać jakiegoś tam znanego doktora. A idzie do lekarza. No idzie do Pana Jezusa. I prosi Pana Jezusa o pomoc. Słuchajcie, wiecie dlaczego? Bo ja wam powiem o takiej bardzo trudnej chorobie, słuchajcie, która przydarza się na wszystkim. I na nią jest niepotrzebnie, nie pomagają chusteczki, nie pomagają tabletki, ani żadne inne lekarstwa. Słuchajcie, chorować możemy na gardło, możemy chorować na głowę, możemy chorować na płuca, ręka na morze, prawda, być, nie wiem, połamana na przykład, albo noga, nie? Słabo. Ale jest też coś w nas, słuchajcie, co może się także rozchorować i na co u Jezusa jest najlepsze lekarstwo. Wiecie, co to jest? Grzech. Słabo, nie? Słuchajcie, tak jak choruje nasze ciało, tak samo choruje czasami nasza dusza. Kiedy na przykład zrobimy coś złego, kiedy na przykład do kogoś źle się odezwiemy, albo nie zrobimy czegoś, nie wiem, nie przyłożymy się naszego obowiązku, albo nie posłuchamy mamy, albo zrobimy wielki bałagan jak w pokoju i nie będziemy chcieli do przodu. Zdarza się, nie? No właśnie. Wtedy, słuchajcie, mamy grzech. I to jest taka choroba, słuchajcie, naszego serducha. No nie tej pitawy takiej. Nie tej serduszka, tylko serduszka, czyli naszej duszy, naszego serca, naszego wnętrza. I wtedy też trzeba, słuchajcie, pójść do lekarza, ale nie do takiego, co leczy ciało, tylko do tego, który leczy duszę. Dokładnie tak. Do tego, który leczy duszę. Czyli do Pana Jezusa. I słuchajcie, są dwa takie sposoby. Pierwszy to jest taki, bo nie wszyscy mogą wykorzystać z sakramentu pokuty i pojednania ze spowiedzi. Trzeba, słuchajcie, wzbudzić anielsza. Trzeba powiedzieć Panu Jezusowi, że bardzo go przepraszam i wy na pewno go znacie. Spróbuję. Tak, żałuję za te złości. Super. To jest jedna rzecz. Bo zrobimy coś złego, mamy grzech, to wtedy warto, słuchajcie, sobie na przykład wieczorem tymi słowami się pomodlić i przeprosić Pana Jezusa, przeprosić drugiego człowieka. A jak już jesteśmy troszeczkę starsi, to możemy wykorzystać ten wyższy level, jeżeli chodzi o leczenie, którego Pan Jezus nam może udzielać. To jest właśnie spowiedź święta. I mam dla was... Chciałem powiedzieć zespołowi, że już nie ma kawy. Mam dla was, słuchajcie, taką pamiątkę tego dzisiejszego spotkania. Bo słuchajcie,
na początku przy świętym może słyszeliście, a może nie, przeżywamy rok miłosierdzia. A miłosierdzie, słuchajcie, wiecie co to jest? Kto ma jakiś pomysł? Co to jest miłosierdzie? No? Miłe serce? No, miłe serce. To jest dobra intuicja. A co więcej? Z czym jeszcze nam się może kojarzyć miłosierdzie? Miłością. Wspomaganie. Pewnie, że tak. To jest miłość, to jest pomaganie, to jest miłe serce. Słuchajcie, można powiedzieć o miłosierdziu, że no, to jest mam pomysł. Na przykład ktoś przebacza. Na przykład jak ktoś przebacza. Super. Tak. Co jeszcze? Jakiś jeszcze pomysł? A propos leczenia, słuchajcie, to wam powiem, że miłosierdzie to jest taka miłość, która uzdrawia. I teraz jak pójdziecie czasami do lekarza, to lekarz daje coś takiego. Receptę. Na recepcie jest napisane, co jest potrzebne, słuchajcie. I tutaj także mamy taką szczególną receptę, kiedy pojawi się taka choroba, która nazywa się grzechem. Tym, który tej recepty udziela, jest sam Pan Bóg. Pacjentem jest człowiek. A recepta, słuchajcie, brzmi tak. Ach, żałuję za mądrości, to co już słyszeliśmy. To jest jedna opcja leczenia. A druga opcja leczenia, słuchajcie, brzmi tak. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który po jednym świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swoim sercem, ze sobą Ducha Świętego, czyli przebaczenie i pokoju, przez posługę ciała. Ja proszę o grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest, słuchajcie, pokłada zgrzeszenia. To jest coś, słuchajcie, czego, co wypowiada ksiądz, takie słowa, które jest w imieniu Pana Jezusa, dając przebaczenie za grzechy właśnie w spowiedzi świętej. To jest druga, słuchajcie, drugi sposób leczenia. A zalecenie jeszcze, bo zawsze taką recepcję się pisze, wiele razy, grzechy, łączyć z modlitwą włosną i innymi uczynkami miłosierdzia, stosować natychmiast, gdy pojawiają się objawy choroby. Czyli słuchajcie, pojawia się grzech, przepraszamy drugiego człowieka, przepraszamy Pana Boga, korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli możemy, a tym, który jest naszym lekarzem, to macie tu podpisane na recepcie, jest to Jezus Chrystus. I to, słuchajcie, dajcie, recepty są dla was. Ja sobie przyjdę może tutaj i będę wszystkim rozdawał, kto dostanie praca do swoich kochanych rodziców. O, recepty idą. Wszyscy mogą. Wszyscy mogą. Na wszystkich wystarczy. Któraś mama mi pomoże?